Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, nie wiem, czy to było w zeszłym odcinku. To jest mój Asus stary, staruszek, który jest teraz już bez dotyku, ale działa. A dzisiaj bardzo miła niespodzianka dzięki Piotrkowi z Zello, bo to on dla mnie dzisiaj zamówił. Słuchajcie, taki fajny zestawik narzędzi i dotyk do Asusa. I dzisiaj go będziemy wstawiać. Właśnie wyciągnijmy baterię. Zaraz go będziemy odpalać. I teraz tak. Ja nie chcę tego montować. Zrobimy to bez cięcia. Troszeczkę może się zajdzie dzisiejszy odcineczek. Tutaj sobie jeszcze tylko wyciszymy Zello, żeby mi to zaraz nie komentowano. Cały zestawik, sobie wyobraźcie, to przyszło w takim fajnym pudełku, pudełko w pudełku z nadawca AP4U Marcin, ulica Wersalska, Łódź. Kurczę. Przyszło to zapakowane. Tu jest jakaś karta gwarancyjna, czy ze zwrotu. Czy tam nie wiem czego, o co tu chodzi. O, paragon nawet jest. W sumie 24,99. No to co? Za 16 zł plus przesyłka będziemy wstawiać dotyk dzisiaj do Asusa. Także ci, którzy tam oddają do tych serwisów swoje telefony, swoje nawet, czy tam nowe, czy nie nowe, czy tam stare, to patrzcie i że można za 16 zł łącznie zrobimy to wszystko tymi narzędziami, które razem tutaj przyszły. To było w takiej fajnej torebeczce. Jest przyssawka, żeby ten dotyk sobie było można ładnie przykleić, żeby go tam paluchami nie ciągać. Dwie kostki do rozbierania telefonów, jedna grubsza, jedna cienka. Dwa takie podważaki. No i cztery torksy i jeden wkręta krzyżakowy malutki. Dobra, spróbujemy to dzisiaj wszystko zrobić. Oczywiście jak wybrać stary dotyk, to nie pokażę, bo już mam go wyciągniętego. To tylko teraz jedna rzecz. Nie, paluchami pociągałem trochę. Zrobimy sobie taki styropianik pod spód, żeby... Bo to jednak na tym to może się podrapać. A tutaj mamy oczyściutki, folię ściągnąłem, styropianik. Albo tam jakoś inną podkładkę możecie dać. Musimy ściągnąć cały kurz z telefonu. Ja na przykład rozklejam te dotyki za pomocą taśmy dwustronnej i drukarki 3D. Ona ma blat grzejący. Super. Oczywiście tak, nie ma w zestawie do tego dotyku, chyba żeby oni tutaj coś dali, ale ja wątpię, żeby to była taka możliwość. Pod to folią. Czy klej jest, nie? Wiecie, taśma. No to jak nie ma taśmy, no to będziemy musieli sobie tutaj nakleić tę taśmę. Ale to dobra, za chwilkę. Musimy to ładnie odczyścić, żeby tu nie było żadnego kurzu pod tym. Będziemy jeszcze później czyścić. Dobra, bierzemy najpierw śrubokręcik krzyżakowy. Żebyście cokolwiek widzieli, to ja tu spróbuję jakoś tak postawić tę kamerę bliżej. Okej. Okay. Mamy kosteczki tam jakieś, weźmy sobie ten krzyżak i tu torcik jest, gdzie jest krzyżak? Cztery torksy i krzyżak był, jest krzyżak. Patrzcie, nawet pasuje. Weźmy sobie magnesik taki mam do śrubków, no, żeby mi się nie toczały po stole. To mamy taki magnes, jeszcze tylko momencie, może ustawimy sobie jasność kamerki troszeczkę mniej, bo tutaj jest dosyć widno. Na stole akurat jest widno. Żeby trochę jakiś tam kontrastu było widać, to zrobimy to tak.
A dobra, coś tu może zobaczyć. Pamiętajcie, 16 zł. Tu już śrubków połowy nie ma. Oczywiście się pogubiły. Ten telefon został podeptany na dyskotece. No po prostu ja go nie wiedziałem, że on mi spadł i go tam niechcący tornado przeszło. A dokładnie, co to za model, bo już nawet nie pamiętam. Asus, no ale jaki Asus? Phone model Asus Z007. To tam, ja nie wiem, czy on ma LTE, ale wiem, że dosyć szybko pracował kiedyś. Weźmy sobie teraz ten mały podważacz i spróbujemy to sobie podważyć. Czekajcie, wszystkie śrubki, żeby dla akcji nie było. Wszystkie. Chyba nawet przód się podważa. Nie ty. Dupa. Pierwsze co jest, to powiem wam, ten podważak trzeba zaostrzyć. Chyba, że ten będzie ostrzejszy. O, ten był ostrzejszy. Ja to wolę chyba jednak paznokciami zrobić, wiecie, niż tym narzędziem. Nie. Takie rzeczy to się robi paznokciem i w ręku. Można w sumie spróbować jeszcze tej kostki. Słuchajcie, jak się nie chce rozdziawić, może tej? Ona z każdej strony taka sama jest chyba. Dupa. Te kosteczki to możecie sobie... Nie będziemy kombinować, bo mi szkoda telefonu. Ten odpada, bo jest gruby. Ten cienki już się pogniótł. Narzędzie jednorazowe. Dali Bóg. Nie, tak to się nie zrobi. Powiem wam, ta metoda jest najlepsza. Podważyć od strony gniazdka. Czy zależy jaki telefon na przykład, nie? No tego można taką machnąć chyba. Wiecie, to jest mój stary telefon, także nie szkoda jak się coś stanie, no ale możemy wypróbować do tych za 16 zł. Zobaczcie, tu wszystko powinno ładnie się otworzyć, pięknie. Się otworzyło. To teraz musimy wykręcić płytę główną. To znowu weźmy sobie ten krzyżak. I tu mamy dwie śrubki od płyty głównej. Ok, jedna i druga. Czego rozbierałem, to już teraz wiem mniej więcej gdzie. To już tu dosyć dawno było. Teraz weźmy sobie płaskiego śrubokrętu, nie dali. A do otwierania tych tasiemek dobrze by było mieć malutki płaski śrubokręcik. Bo o, cyk, robimy jedną, robimy drugą i jeszcze jest, aha, tutaj była jedna właśnie od tego dotyku, tamta tasiemka. Teraz wyciągamy jedną tasiemkę, drugą tasiemkę i próbujemy podnieść płytę. Jeszcze tam jest od spodu jedna tasiemka, trzeba uważać podnosząc płytę. To w większości telefonów zawsze jest coś ukryte. Patrzcie, mamy płytę wyciągniętą, ja tutaj nie będę tego wybierał, bo tutaj miałem gniazdko od antenki Wi-Fi odłamane. To akurat mi tego to nie będzie się interesować, albo odlutujemy. Normalnie to się wyciąga, to u mnie się odlutuje. Szkło powiększające, jakiekolwiek. W moim wieku to już nawet i tak jest za małe. Czemu to się opuszcza? Kuźwa się opuszcza szkło. Dobra, tyle co tego. O. Odlutowałem Wi-Fi. I teraz tak. Płyta główna. Możemy sobie ją podłożyć. Co dalej będzie nas interesować? Praktycznie już mamy dostęp do dotyku.
Oczywiście ten dotyk tutaj nie ma. Zobaczcie, ten dotyk ma taką tasiemkę z przyklejcem. I to jest układ sterujący dotykiem. Na tasiemce. Bardzo delikatnie trzeba zrobić. Najlepiej to, żeby to jakieś kobiece rączki to robiły, to i czyste będzie. I... O. Zobaczymy. I teraz tak. Wypadałoby tu położyć w koło taśmę dwustronną, taką, która jest, powinna być w zestawie, ale nie ma. Ściągniemy sobie tą folię, która jest zabezpieczeniem ekranu. Od środka. I musimy sprawdzić, czy tutaj jest taśma. Nie ma taśmy. To jak nie ma taśmy, to my weźmiemy sobie taką cienką taśmę. Dwustronną. Nie będziemy się pierdzielić, tylko zrobimy po swojemu. A co? Nie można? Można. Weźmy sobie taką taśmę. I patrzcie. Możemy sobie ten dotyk na razie odłożyć. Do taśmy będziemy nakładać na telefon. Tak, na środek, nie? Nie no, to też był, miał być żart, a wyszło jak zwykle. Musimy tak nałożyć taśmę. Czekajcie, nożyczki. Nożyczki. Jest to moje nożyczki. Momencik. No tak, nie musimy żałować. Taśma tam kilka, 2 złote. Musimy ją nałożyć tu na rogi. Tak, żeby zasłonić białą rameczkę i nie zasłonić ekranu. Ok. I teraz sobie tak przywieźmy paznokciem. Pięknie. Super. Można nawet kilka razy. Kobieta by to robiła, to od razu przycięła. Nie trzeba by było tutaj o się, że tak powiem, ostrzyć noża. O, on już tutaj mi się przykleił, zobaczcie. I teraz delikatnie nacinamy. Oczywiście wiedząc, czy tam nie ma żadnych ścieżek, żeby ciągnąć nożykiem po plastiku, który jest w środku. O, cicho. No, dobra. Bo przyjdzie zdzicho. Tu nie obciąłem jeszcze, ale tu już chyba obciąłem. Dobra, słuchajcie, warstewka kleju jest nałożona. W sumie to można wyrzucić z jednej strony. Dobra, nie będziemy tutaj się żałować. Taśma wyjdzie drożej niż dotyk, także... o, przeciągnijmy jeszcze sobie płaskim śrubokręcikiem. Tak, żeby nie było żadnych zagniotów, wiecie. Dobra, z jednej strony mamy. Przyłożymy to samo z drugiej strony. Zróbmy sobie to samo z drugiej strony. Możemy brać za tą taśmę z tej strony. I... No kurczę, tak żeby nie zasłonić ekranu. Ok. Chyba zasłoniłem ekran. Może nie. Teraz zobaczymy, co tu wyszło. Moment. I tak. Po prostej. I tutaj się musimy wykręcić. I to samo zrobić z drugiej strony. Po prostej. I tu się wykręcić. No i dobra. I spróbujmy. Kurde. Odkleić. Ok. Dobra. Taśmy to smarnuje. Biedny nie będzie. Może. Teraz tak. Słuchajcie, musimy dociąć taki cieniutki paseczek, jak widać. Odtąd dotąd. Do ekranu. I tu nałożyć cieniutki paseczek. I tu musimy dociąć 2 razy grubszy paseczek. Taki, który nam dojdzie aż na tą taśmę od wyświetlacza. Czyli z tej strony to możemy machnąć w ten sposób. Można byłoby zrobić o połowę mniejszą ilością tej taśmy, ale... Zróbmy sobie tak. O.
O. Powiem wam, że to powinno działać. Chyba. Okej. Okay. Tutaj była taśma. Tu nie ciągniemy przy samym rancie. Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczcie. Mamy z tej strony. A tu musimy dociąć paseczek. I paseczek może nawet dotkniemy z tego, co już tu mamy. O. I nałożymy paseczek. Tak, żeby głośnika nie zakleić, ani mikrofonu. Nie no, mikrofon jest trochę troszeczkę wyżej. Ujojoj, ujojoj. Pamiętajcie, że jak raz przygnie, to potem, żeby to oderwać, to trzeba to nagrzać. Ja kładę na drukarkę 3D, na blacik, 80 stopni i taśma sama odchodzi na czyściutko. I tak samo pewnie będziemy wklejać później ten dotyk, wiecie? Troszeczkę to później podgrzejemy. Na blaciku, dobra. Tu możemy ten nadmiar, który tutaj nam się oberwał, ściągnąć. Pięknie okleiłem. Oczywiście tutaj dajemy cienką taśmę, nie taką, wiecie, bo są różne, nie? Taśmy. Ale lepiej to kupić sobie oryginał, czy oryginał, do wklejania wyświetlaczy. Dobrze, no to teraz tak. Tu mamy czystą powierzchnię. Mieliśmy przynajmniej. Weźmiemy to ichną przystaweczkę i z drugiej strony przez folię. A można nawet tak zrobić, bo tu ma taki zydelek, słuchajcie. A nie, dobrze się trzyma. Myślałem, że trzeba chłopnąć. I zrobimy w ten sposób. Trzeba najpierw włożyć nasz przewód łączący. Ale to zrobimy dopiero, jak już będziemy wszystko mieli odmaskowane i klej będzie na wierzchu. Raz. Dwa. O. Dobra, z tej strony jedziemy. O. I tutaj już się nam też podniosło. Czekajcie, musimy to jakoś odmaskować tutaj. Ale upierdliwa się zrobiła. Chwila ciszy. Okej. Okay. Teraz tak, bierzemy za przystawkę. Z tej strony maskowanie jest zdjęte. Przekładamy nasz kontroler. Okej. Okay. No. I pan najważniejszy. Dlatego ja robię na styropianie, bo teraz tam. W sumie tutaj ja nie umiem z tymi przystawkami. No. Dali to dali. No. O, przyukładamy dwa rogi. I reszta musi pasować, o ile to jest od tego smartfona. Patrzcie, wszystko pięknie, ładnie. To możemy ściągnąć. I teraz tak. Tu na razie nic nie grzebiemy. Tak położmy, żeby sobie nie przygnieść, bo tu musimy tak troszeczkę, ale w miarę solidnie przykleić. Jeśli to nam odejdzie, a nie odejdzie, już jestem pewien, że to też nie odejdzie, ale jeszcze dla śmiechem, żartem położymy to sobie na podgrzany blat. W ten sposób. No dobrze, to teraz dalsza część. Musimy ten układzik jak go kuźwa wygiąć. On powinien być tak, tak, gdzie płyta. I płyta tu. Aha, patrzcie, tu już dali nam taśmę dwustronną. Ściągamy maskowanie. O.
Uwaga, żeby nam nie strzelił. I nasz scalaczek siedzi. Teraz wkładamy płytę. Przede wszystkim pierwsze, co jest, to ta złączka od dołu. Lupa. Lupa. Płaski śrubokręt. Tak, żeby podłożyć. Na tych paseczkach są białe kreski, także to głębiej nie wejdzie niż do tej białej kreski. I zamknąć zacisk. O. Dobra. Okej. Okay. Praktycznie trzeba zrobić bez lutownicy, tak żebyście mieli pewność. Ja tutaj musiałem lutownicy użyć, bo ten kabelek od Wi-Fi właśnie tam ma wtyczkę urwaną od anteny. Dobra, tu nam siedzi płyta, tu siedzi. Przede wszystkim zanim taśmy tu powkładamy, to dokręćmy tę płytę, bo jak się nam odskoczy, to może być ból. Ciekawy jestem, czy namagnesowali to? Patrzcie, namagnesowali. Albo śrubki jest tu namagnesowane. Jedna śrubka. Druga. A, śrubki się namagnesowały od podstawki tej. Ok, i druga śrubka. Nasza płyta główna, nie gówniana, tylko główna, jest wkręcona. No to teraz płaski śrubokręci. To jest podstawa. Zamiast tych torców aż tyle, mogliby jednego dać płaski śrubokręt. Otwieramy. Możemy to zrobić ręcznie. Ja to pokażę, że to można ręcznie, bo ja do tego używam pęsetki. Zobaczcie, jeden zatrzask już siedzi. Momencik. Tak mi przez ramię patrzy ta kamerka. O, będzie widać. Patrzcie, już tu jeden siedzi. To teraz go trzeba zamknąć. Pyk. Tak, w miarę docisnąć. Druga tasiemka ma kreseczkę, jak widać. Druga tasiemka też tak samo zróbmy. O, podłóżmy ten zacisk. O, tu już ktoś łamał, pewnie ja. I domknąć. No i nasz dotyk. Otwórzmy zacisk. No, tutaj będzie kłopot, bo to jest świeże, jeszcze nie wyrobione. Musimy to paluszkiem pociskać, tak żeby, o, pięknie nam tutaj wlazło. I domykamy. Okej. I patrzcie. Praktycznie rzecz mówiąc, można powiedzieć, dotyk wstawiony. Ale ten dotyk tam wcześniej czy później, on ma jeszcze folię, ja później to ściągnę. Później sobie ukleję folią, ale to już nie w tym odcinku. Taką folią, wiecie, żeby nie dorżnął go za tydzień. Chociaż ja, znając życie, to dla mnie taki telefon to jest na tydzień. Bo to nie jest telefon. Telefon to musi mieć, o, tak jak oto, o, tak. Takie musi być solidne i ciężkie. Z 10 piętra zleci, nic się nie dzieje. Dobra, ja sobie teraz wezmę, przylutuję zamiast wcisnąć, bo tak normalnie to tylko trzeba wcisnąć tą wtyczkę od Wi-Fi, ale ja tutaj niestety muszę zrobić tak. Trochę fluxa. Kurzyna wpłynie. Kurzyna, co to? Się poluzowała ta lubka. Moment, muszę sobie tutaj ustawić. O. I teraz tak. Pęsetkę nutką. Miałem, dobra, można wziąć tu dużo. Okej. Okay. Ja to sobie pod lupą przylutuję, bo tu trzeba i żywe gorąco, i masę wylutować zamiast gniazdka. Ok, i masa. Ok, dobra, Wi-Fi podpięte. Ok.
trochę tego chłopca można ściągnąć stąd, to nie jest potrzebne. Git. I co teraz? Patrzymy, czy nic nie wypadło, bo tu często, gęsto siedzą jakieś urządzenia, na przykład o, macie głośnik, tutaj jest mikrofonik mały, dodatkowy, antena, tu jest druga antena, tu jest jeszcze jedna, także i patrzeć na przyciski boczne. Ok. Patrzcie. Patrzcie. Miodzio. I teraz tak, jeszcze raz krzyżaczek, bo tutaj resztę mam na krzyżaczkach niestety. Jakieś śrubki niekompletne. Wiem, że tutaj były czarne dłuższe, a białe są krótsze. Skręcamy maszynę. O. Nie wiem, to jakieś te śrubki takie były, to takie wkręcam. Także nie wiem, ale takie były. O. Się trzymają. Wiesz, dosyć solidnie zrobiony telefon, bo ma tu lejki mosiężnej, a nie jakieś gwinty plastikowe, gdzie zaraz po dwóch rozebraniach by się rozwalił, ale to już teraz większość ma takie tulejki. A niektóre w ogóle mają pod dotykiem te śrubki. Nie z tej strony, tylko z tej strony. Także to jest trochę więcej zabawy, znaczy no to można to wszystko rozebrać oczywiście. Dobra, to skręcone. Karty mi wkładam, bo będziemy sprawdzać, czy nasz dotyk za 16 zł. Za bangla. Śliczny telefon, nie? Dobra, odpalmy to, zobaczymy, czy on tutaj zadziała. Asus. Pierwszy raz to śliczny. Po dwóch dotknięciach paluchów, a potem kłopoty z naklejeniem tej folii ochronnej. Jak go teraz pomolestuję takimi brudnymi palcami. Dobra, niech się odpali. Okej, okay. Oczywiście papier toaletowy to podstawa, żeby wycierać paluchy. Ożesz kurde, jak długo. Przez saweczka. Na czoło sobie tak naprawdę. Patrzcie, działa. Wi-Fi działa. No to jak Wi-Fi działa, to włączmy. Jakieś takie dziwne ma. A Jezu, jeszcze ktoś tu. Bateria rozładowana. Trzeba będzie ładowarkę podpiąć. Bateria krótko trzyma, ale patrzcie, dotyk normalnie pracuje. Włączmy sobie Zello, włączmy sobie Wi-Fi, bo tu karty w tej chwili nie ma włączonej. I najpierw sobie ustawimy Wi-Fi. Ustawienia. Wi-Fi. Garaż. Hasło to może ja sobie wklepię nie na wizji. Chyba dobre, połączymy, zobaczymy. Okej, okay. Połączono. Wyjdźmy z tego, patrzcie, przyciski działają, dobra, okej. Okay. Sprawdźmy sobie, czy nasz kanał zadziała na tym resztce baterii. O kuźwa, szklany dotyk. Kanał.
dzień dobry, rozmawiam z telefonu, czy mnie słychać? Chyba słychać. Dotyk działa. Ale ja ciebie nie słyszę. Weź jeszcze raz, bo coś bardzo cicho ciebie słyszę. No, zaloguj się konto. Nie, muszę głośniej zrobić. Nie, nie, ja tutaj musiałem głośniej telefon zrobić, bo coś bardzo cicho słychać. Konto wymaga zalogowania. Gada. Żeby słuchać ludzi. Słychać! No to dobra. O właśnie, to się Piotrek odezwał, także ja tutaj kończę już ten filmik. Można? Można. Ile dałeś? 16 zł, czyli 20, żeby... A, dla niedowiarków to jeszcze... moment, gdzie ten paragon mi dali? Słuchaj, tylko gdzie ja ten karton wsadziłem? Zaraz wam powiem. Moment, moment. Wiesz, Wojtek, no bo ja tutaj trzeba go poustawiać, to stary ten, stary zalewo, nie? Patrzcie. Gwarancja zwrotu. Komplet narzędzi. Przyssawka potrzebne. Przyssawka i tutaj w tym taki. Słuchajcie, dla niedowiarków i dla serwisów, którzy biorą 200 zł za wymianę dotyku. Pozdrawiam. To było z przesyłką, bo sam dotyk z kompletem narzędzi, żeby to zrobić w domu, kosztuje 16 zł. Dziękuję. Do następnego odcinka. W następnym odcinku już to retro się szykuje, retro.